teoretycznie jeden pączek równa się kaloryczności jednego kotleta. Czyli zjedzenie 10 pączków równa się zjedzeniu 10 kotletów. A potem należy spalić więcej niż się zjadło i po kłopocie. Czy aby na pewno? Ja nazywam się Iwona Sokołowska i jestem dietetykiem. A dzisiaj chciałabym pokazać Tobie pączka od troszeczkę innej strony niż same kalorie. No to zaczynamy. Zastanówmy się teraz, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zjeść to 10 kotletów. Nie jest to możliwe. Dlaczego? Dlatego, że Twój i mój organizm jest wyposażony w pewnego rodzaju hormony, które są odpowiedzialne za poziom sytości i za uczucie głodu. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda następująco. Jesz sobie, jesz jednego, drugiego, trzeciego kotleta i nagle uwalniają się hormony, które dają sygnał do mózgu: halo, jestem już najedzony, nie chcę więcej. Więc odkładasz te kotlety na następny posiłek. Prawdopodobnie za 4-5 godzin możesz z powrotem zjeść tego kotleta. A jak wygląda z pączkami taka sytuacja? Szczerze, spokojnie da się zjeść na jedno posiedzenie takich 10 pączków. A jak nie 10, to co najmniej 5. Dlaczego? Dlatego, że węglowodany omijają skrzętnie ten próg sytości i można sobie jeść je do woli. No, powiedzmy do woli, bo jednak węglowodany dają jakieś uczucie napełnienia. Co zatem jest takiego słabego w tych pączkach? To, że mocno podnoszą poziom glukozy i mocno podnoszą poziom insuliny. A insulina jest odpowiedzialna za odkładanie tkanki tłuszczowej. I reasumując, jedząc pączki, tak naprawdę mamy podniesioną cały czas glukozę, podniesioną cały czas insulinę i nie dajemy możliwości spadku. Nie dajemy sygnału i informacji naszym komórkom, aby mogły to spalić, co zjemy. Podsumowując wszystko, kiedy zjesz jednego pączka, pójdziesz pobiegać na pół godziny i po powrocie znowu zjesz jednego pączka, Twój organizm tego nie spali. Natomiast jeżeli zrobisz tak z kotletami, jest duże prawdopodobieństwo, że organizm to spali. Dlaczego? Dlatego, że pączki bardzo podnoszą poziom glukozy i poziom insuliny. Natomiast mięso w postaci kotletów tak nie podniesie glukozy i insuliny. Dlatego zachęcam Ciebie do rozważnego wybierania produktów do zjedzenia. Jeden pączek jest ok. Nie przytyjesz od jednego pączka, ale 10 pączków już nie jest ok. Dieta pączkowa nie odżywi Twojego organizmu. Będziesz najedzony, ale nieodżywiony. Dlatego zachęcam każdego, kto ogląda ten materiał, aby przyjrzał się swoim nawykom żywieniowym i zastanowił się, czy aby na pewno dobrze je, ponieważ słodycze w diecie nie są wskazane w dużej ilości. Natomiast dobrze skomponowana dieta to Wasze zdrowie. Dlatego zachęcam do regularnego treningu codziennie, nawet jeżeli to miał być tylko spacer, do nawadniania się co najmniej litra, 1,5 litra wody na dzień, do jedzenia warzyw i owoców sezonowych i do wysypiania się. I wtedy ten pączek nie będzie sprawiał problemów. Dużo zdrowia Wam życzę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.